kolejnej części Daily Grind rapowy quiz. Witamy pierwszego producenta rapowego ze składu GCBW. Bebe Bang? To powiedz ty. GCBW, Bebe Bang. Opiat, brawo. Dziękuję. Witamy. Brawo. Dziękuję. Opiat dzisiaj rozbija bank. Mam nadzieję. Dobra, nie będziemy pierdolić. Lecimy z pierwszym pytaniem. Mój drogi, pytanie numer jeden. Kultową partię pianinową w utworze Still Dre zagrał. Scott Storch. Dobrze. Dobrze. Myślałem, wrzuciłem Dr. Dre. Ty gadasz mi przez telefon tutaj? Nie, no będziesz się spierać. Ale długo myślałem, że to Dre. No tak, jak no, się dowiedziałem, że jest Nodr, to... W sensie pianinko Storch, no bo Storch generalnie był klawiszowcem. Tak, w The Roots, no, co dokładnie. Najciekawsze. Dokładnie tak. Okej, dobra, masz jeden punkt. Pytanie numer dwa. Savage Mode i Savage Mode 2 to albumy zrealizowane przez duet rapersko-producencki. Metro Boomin i 21 Savage. Okej, znam pytanie było, rapuje 21 Savage, a produkuje... 21 Savage w ogóle jest pochodzenia, on chyba w Londynie się urodził. Okej, masz podpowiedź za sobą, jak coś. Tak, jakbyś źle odpowiedział, to bym się śmiał, ale dobra, brawo. I Metro Boomin robi analogowo bity na MPC. Tak jest. Dokładnie, dobrze. Lecimy. Pytanie numer 3. Producent, który nie zrobił żadnego bitu na album Life After Death Notoriousa B.I.G. to Havok, RZA, DJ Premier, Prince Paul. Nie zrobił. Havok bity robił? No jak? No tak. W Mobb Deepach? W Mobb Deepach to Havok robił bity. Myślałem, że ten, The Alchemist. Też, no, ale też. Nie no, jakby okay, z tego duetu Havok był producencki zawsze. Kto tam jeszcze był? Havok, RZA z Wu-Tanga, Premier. No nie kojarzę, żeby RZA robił bit na Notoriousa, chociaż mogę się mylić. Kto tam jeszcze jest? Prince Paul. Prince Paul. I DJ Premier. Więc... No stawiałbym na RZA. Nie czuję, nie wiem. To musisz powiedzieć, stawiam na i to jest ostateczna odpowiedź. Wydaje mi się, że RZA. Błąd. RZA zrobił jeden bit. No. O proszę. Prince Paul. Prince Paul. Tak. Ciekawe. Wiem, że ciekawe, bo zagłębiałem się specjalnie w to. No. Daję takie specjalnie, kurwa, jakieś pytania. Fajne pytanie. Fajne pytanie, ciekawostkowe. Next, please. Okej, okay, pytanie numer 4. Grupa producencka, do której należał Pharrell Williams, nazywała się The Saturns, The Platoons, The Neptunes, The Clones. The Neptunes. Dobrze. Ale liczyłem na to, że na przykład The Clones cię zmyli, bo nie, tak nie. Się album nazywał. The Clones. W ogóle tam na chyba BMX-ach jeździli mocno skaterska taka ekipa. Tak była. Jest. Tak. Bardzo, bardzo fajna grupa. Pytanie numer 5. Jak nazywał się pierwszy album, jaki został wyprodukowany przez Lanka tylko z jednym raperem? Czyli duet. Lanek, producent, raper. Pierwszy album, jaki został wyprodukowany. Będę miał podpowiedzi jakieś? Nie ma podpowiedzi, tutaj jest tylko ten. No, no to najbardziej mi się kojarzy z BDS-em. Lanek w kolaborze. Zgadza się, ale... To jest jego główny producent. Ale, już podpowiedziałem, ale... Ale? No ciekawy jestem, czy rozkminisz to. Poproszę jeszcze raz pytanie, żebyś mi przeczytał. Okej. Okay. Jak nazywał się pierwszy album, jaki został wyprodukowany przez Lanka tylko z jednym raperem? Dokładnie na tym samym patencie, na którym Lanek zrobił Polon z Białasem i płytę z BDS-em Rewolucja Romantyczna i Smoki. Tak. Pierwszy album, jaki zrobił Lanek z raperem. Nie wiem, nie słyszałem tego albumu. Widzisz, kolejne ciekawostkowe pytanie. Z Kobikiem. Kobik Lanek, a to był jeszcze Kobik Lanek Beats. O proszę. Pierwsza taka płyta, 2012. W którym to było roku? 2012. To żeś do czeluści sięgnął. Bardzo fajna płyta. Tak jest. Muszę sprawdzić w takim razie. A zapraszam serdecznie. Dobrze, okej. Okay. Pytanie numer 6. Pochodząca z Atlanty grupa producencka, odpowiedzialna m.in. za sukces Outkast, Goody Mob czy TLC, nazywała się Organized Noise, Organized Confusion,
Organized Crime, Organized ATL. Jedyne, co mi się przypomina, to, że mocno melanżowali oni. Tak, to te czasy Dungeon Family były melanżowe mocno. Wiesz co? Siedzieli w piwnicy, palili marihuanę, pili i robili rap. Jakby tylko tyle było, to by było dobrze. Słuchaj, drugą pozycję jeszcze raz mi przeczytaj, proszę. Organized Confusion. Tak, to jest to. Nie. Nie jest to. Organized Confusion to był zespół. Nie pamiętam w ogóle nic od nich, ale to było Organized Noise. Ale to wstyd. To był tercet taki. Outcasta, widzisz. To jest tam z jednych tych producentów, który później śpiewał, to był Sleepy Brown. Kojarzysz? Okay. On wokalny był taki. I like the way you move. Mocno funkowo, mocno funkowo. Nie? Nie śpiewać? Dobra. Okej, okay, dobra. Które to jest wtopione? Bo już jestem przerażony. Pytanie numer 3 wtopione, pytanie numer 5 i pytanie numer 6. Dobra, lecimy dalej, słuchaj. Pytanie numer 7. Wymień przynajmniej 4 albumy Kanye Westa. A wiesz, że słuchałem wszystkie albumy jego? Ja nie wątpię. Po parę razy. Nie wątpię. Tylko teraz kwestia, żebym sobie przypomniał tytuły ich. Jesus, wiadomo. To takie najnowsze. Są zawsze jakieś takie dziwne rzeczy. Konrad, zamkniesz okno? Mamy otwarte okno, ale nic nie słychać. Zamknij przedział, mordo. No, fucking. Dobrze, że nie słychać nic z ulicy. Okej, okay, no. Już nie gadamy. Jesus. Wszystkie okładki mam przed oczami. No nie? Wiem. Wszystko co... na pamięć. Słuchaj, jest kucie, dziura ale... czasem, jak się nagrywa. Wiem, jak jest. Co to będzie? Ale siara. O, oh, shit. Skup się, mordo. Dobra, mam miniaturkę już. Załamany chłop siedzi. Z założonymi rękami, okej. Okay, nie, no słuchaj, bo to będzie trwało wieki. No, i co, nie zmielisz tego? Wszystkie miały tytuł Jesus. Jesus. Wiadomo. No dobrze. Co tam było? Pierwsza płyta z Miśkiem. No. Nie pamiętam. Mogę powiedzieć, jakie okładki były? Okładki, super. To by było była super, jedna okładka, no? Z górami. Była jedna okładka. Okay, okay. W pewnym momencie... A mogą być też płyty z kolaboracją? Tak, tak. No ja nie mam tutaj solowych, ale tak, generalnie myślę, że możemy to uznać. Bo to też jest... No nic. No wypuściłeś się z jakimś bonusem i kurde i cisza. Nie, bo zrobił 5 epek przecież w jednym czasie. Z Pusha T i jeszcze z paroma innymi osobami. Z Kid Cudi. Kid Cudi, super. Tam Japończyk tą okładkę malował. Tak. No ale tytułów nie pamiętam, niestety. Bebe Bang. Musimy nagrać taki voice. Bebe Bang. Okej, czyli dobra. Piotrek, jesteś w stanie wymienić? To jeszcze nie koniec. Spocił się chłop, no 4. College Dropout. College Dropout, to jest pierwszy. Jesus is King, Life of Pablo. Tak. Ale Graduation. Graduation i jeszcze My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Nichuja bym tego nawet teraz nie zapytał. To tą nową chociażbyś mógł powiedzieć. Daytona, nie Daytona, kurwa, przepraszam. Jak ta nowa? Donda. Okej. Okay. No jeszcze co? Nie, Watch the Throne z Ryan. A we Francji jest gościu, Watch the Throne. Donda. Pytanie numer 5. Tak jest. Wymień 4 nowojorskich producentów z tak zwanej złotej ery, czyli lata 90. 2000. Nowojorskich? Tak, tylko nowojorskich. Co się też tam urodzili? Czy po prostu nie, tam siedzą? Wydaje mi się, że jak jest nowojorski producent, to można go rozpatrywać tylko pod kątem brzmienia nowojorskiego stricte. Nie musi być. No co, DJ Premier? Jo. No, The Alchemist. Ile tam jeszcze? 3 i jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Już ci mówię. Kto tam
jeszcze jest? No jest ich pełno przecież. No przecież mieszka też w Nowym Jorku Marco Polo. A nie wiem, czy się zalicza do tamtej ery. Marco Polo mi trochę jedzie. To jest Kanadyjczyk, ale tak, mieszka w Nowym Jorku. No tak, tak, tak. Marco Polo miał, poczekaj, z kim? Masaisem przecież. No taki nowy, ale dobra, no to musisz jeszcze jeden wrzucić taki, żebyśmy mieli pewniaka. Mhm. No i jeżeli Czawok robił bity, no to też. Kto? Czawok. Czawok? Hawok. Piękne. Czawok? Kurwa, mocno, nie słyszałem jeszcze tego. Nie, bo Hawok jest przez samo H. A ja znam przez CH. Poważnie? Nie, no ja jest. Hawok. Hawok, Hawok. Tak, no z drugiego pytania, tak? No. Widzisz, jak jestem sprytny? Hawok, Riza, Prince Paul. Nie, no słuchaj, jest Prince ich tam Paul pełno. Też łotał, nie? Prince, tak. Bardzo dużo jest dobrych producentów z Nowego Jorku, no multum. Tylko, że... No. Tylko, że nie znam żadnego. Tylko akurat w tym momencie nie znam żadnego. Beb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 
5. Wymień trzech rapowych artystów z zachodniego wybrzeża, którzy zasłynęli zarówno z produkcji tracków, jak i z rapowania. Uruchom czeluści swojego. No, to jest pytanie rozkminkowe. Wymagajmy. No to może poproszę małą podpowiedź, jaki styl muzyczny w tamtych kręgach. No zachód, no taki kurczę, wokół, to powiem ci, wokół kogo się to kręciło, bo to myślę, że to ci może. Może stylistycznie muzycznie. Jaki gatunek? Co, gorące cykacze? Nie, no zachód bardziej LA, Kalifornia. LA, no, Kalifornia. Tak. No. I beatmakerzy, a zarazem raperzy. Dokładnie. Tacy, że siekają dużo bitów, ale też nagrywają albumy. No to gwóźdź. Mocno, nie? Wiesz, jak ci powiem, to zaraz będziesz się łapał za głowę, nie? Okay. Ale powiedz na pewno to ogarniesz. Czy... Evidence? Nie jest czasami z LA? Tak, jest. No tak. No to dobra, to Evidence'a można zaliczyć. Czyli jak najbardziej. Ostremu bit nawet robię. Były bit type, ten purple type, yellow type, tak coś jest. Takiego. Dobra, lecimy dalej. Znaczy może być cała Kalifornia, ale raczej to jest Los Angeles. Dobrze, no. Ilu mam ich wymienić? No jeszcze dwóch. Ja. Stary, to jest prostsze niż myślisz. Przeleć sobie takie 9-5 w górę. Hity takie najbardziej. O, inaczej. Moja podpowiedź może być taka, jakby jeden z nich przynajmniej dużo ze Snoopem pracował. Zawsze. Co, no DJ Quick? Jeden z nich, tak. No, akurat sugerowałem ci innego, ale tak, no Quick jak najbardziej. No to mamy już dwóch. Jeszcze jeden. Dobra. No to jest stary. No, będzie tu, jak w szkole, tu może polegniesz, się ślizgnę. Jak tu polegniesz, to będzie koniec. Nie, no na pewno wiesz. Dobra. Na pewno wiesz. Piotrek, nie łam krzesła. Przepraszam. Jeszcze jeden, no stary, wiesz, na bank. No. Nie. No ze Snoopem. Dalej pod ten. Potwierdzam. Jeszcze jest jeden niedopowiedziany ze Snoopem. Ty wiesz? Git, reprezentacja GCBW po prostu dryfuje. Ja się już przestawiłem na dysku. Okay, wymazałem rozumiem. Za mało miejsca na dysku jest. Rozumiem. Wiem, trzeba pewne rzeczy wyrzucić, żeby przyjąć nowe. Rozumiesz? Okej. Właśnie ta jedna ksywka została usunięta. Shit. To co? No nic, dawaj. No nie, no Piotr, nie możesz tak. Nie możesz tak, nie możesz się pozwolić. Nie możesz. Dasz radę. 5 minut dla ciebie. Stary, dobra, jeszcze jedna ostatnia podpowiedź. Gdzieś tam się przewinęła ta ksywa już w poprzednich pytaniach. Przy jednym pytaniu. Easy. Nie wiem. Pytajesz się? Czekaj. Musisz powiedzieć. Temu pokazuję. Niesprawiedliwe.
Ale przecież on nie wie, co może pokazać. Policzę ci 10. Ale się będą ze mnie policzę nie, nabijać. Nie, no masz dziurę, no masz dziurę po prostu, ale tak bywa, no. Najlepsze jest to, że jakbyś nie powiedział o Ewidensie, to ja bym zapomniał, którego miałem jakby rapera, rapero-producenta wymienionego w głowie. No. Nie wiem, czy Mac Miller nie był? Nie, Mac Miller nie. Mac Miller. I Mac Miller to jest... Pittsburgh, Pennsylvania. Dokładnie. Pennsylvania. Tak. On też w ogóle chyba z Kanady jest. Nie, no Pittsburgh jest w Stanach. Tak, ale nie wiem, czy on się nie urodził gdzieś. A mniejsza z tym. Nie wiem, dobra, dawaj, no już mnie doje. Patrz, jak go łamie. Dobrze, możesz, znaczy, no ja uważam. Możesz, mordo. Nie, naprawdę, na pewno jesteś blisko tego. No. To jest 9. pytanie, jedno z 2 za 5 punktów, więc to... Aha, takie rzeczy. To jest takie decydujące. Mamy Evidensa, DJ'a Quicka. Tak, no ale widzisz, no idź tym tropem, idź tym tropem. No. Gorące tu u was. Prawie jak w LA. Dokładnie. Kto z tym snupem pracował jeszcze? Okej. No. Co, no tam Dot Pound, Corrupt. Ale to przecież oni bitów chyba nie robili. Ja już macham rękami, ale stary, jeszcze dalej nie wjechałeś w tego. Wymień wszystkich, co z nim pracowali, bo. Aha. Nie no, na bank wiesz, tylko masz dziurę, więc... A już... No dobrze, ale przecież Dr. Dre. No tak, no właśnie o to chodziło. No tak. Dobra, mamy to. A Dog Pound, no to masz Daza. A widzisz. Który napierdalał bardzo dużo produkcji, ale też normalnie rapował, nie? No dobrze, dobra, mamy to. Jak na saunie, nie? Ja mówię pierwsze co, to powiesz Dr. Dre, no. Okej. Słuchaj, teraz jest w ogóle zabawa, bo teraz będą pytania... Jeszcze tego nie robiliśmy. Okej. Ale jesteś producentem. Pytanie numer 10. Pytanie muzyczne. Rozpoznaj przynajmniej 3 tytuły utworów, które ci wrzucę. Jaka to melodia? I musisz powiedzieć albo tytuł utworu, albo artystę, albo producenta bitu. No mogę powiedzieć, jak wygląda? Nie, tego nie. Ale słuchaj, bawimy się. Dobrze, dawaj. Ja jestem podekscytowany, bo tego jeszcze nie mieliśmy. Jest 6, wybrałem 6 kawałków. Jest tam kilka sekund, żeby nam tego nie zablokowali. No i lecimy. Nie wiem, chcesz sobie wybrać numer, czy po kolei lecieć? No lecisz po kolei. I pamiętaj, zaliczam odpowiedź, jak wymienisz artystę, tytuł numeru, albo producenta. Może być jeden. Okay. Albo. No będę mówił, co wiem i tyle. No dobra, słuchaj tego. Uwaga, podgłośniam. Uwaga. Jaka to melodia? No. To jest Mobb Deep i beat Havoka. Tak jest. No dobrze, dobra, jest jedno. Dobra. Okej, lecimy dalej. Okej. Numer 2. Aha, ASAP Rocky. Ja. I beat... Nie chcę już wymyślać, ale tam parę osób mogło być zaangażowane w to. No ASAP Rocky to było. Tak, ASAP Rocky zaliczam, a Clans Casino. To jest numer WhatsApp. Nie mam głowy do tytułu, wiesz? Nie no, Clans Casino beatmakera. Znaczy... Ale nie, Clans, tak, jego znam, tylko... WhatsApp, no a to jest taki... Nie znam, to jest jeden z fajniejszych bitów, uważam, takich cloudowych. Okej. Lecimy dalej, już masz 2, więc jest nieźle. Numer 3. To pewnie jakiś Rick Ross. Jest tam Rick Ross. Powiedzmy, że zależy nam najbardziej na gospodarzu numeru. Dobrze. Powiedziałem gospodarzu czy gospodarzu? Gospodarzu. No możemy lecieć dalej. Jak ci nie masz nic w głowie, no to lecimy dalej. Jest numer 4. No i? A to nie są ci Game Over? Czekaj. Nie ma tu żadnego game over. Może rapera? Nie wiem, czy tam Biltman jest na tym bicie. Czekaj, albo... Kojarzy mi się to z jakimś Chamillionaire, Biltmanem, Lil Wayne'em. Ja, no to co? Znaczy kojarzy ci się, czy odpowiadasz? Dawaj. No jeszcze Biltman? Raz. No, słuchaj. Tak. Ej, Biltman. No, z kim? No pewnie z Lil Wayne'em.
No, to jest Lil Wayne'a numer z Birdmanem, Stuntin' Like My Daddy. Tak. No. Producenta w ogóle nie znam, bo szukałem Jose Palacios. Tamte bity to wiesz, oni tak robili, tam wiesz. Ale ten wałek jest świetny. Dobra, lecimy dalej. Już masz, ty, nie, już masz trzy? No dobra, już masz trzy, ale to, dobra, to pobawmy się, dawaj piątkę. Znam utwór, ale no. Co to było? To jest one hit wonder generalnie ten koleżka. Tylko ten numer zrobił jeden dobry i zniknął. I co, jak nie odpowiem na to, to... Nie, znaczy masz już zaliczone, bo poleciliśmy trzy. Weź to puść. Znam ten utwór, tylko tytuł. A to jakaś Tojuwa, to jest... To jest Nowy Jork. Powiem ci, bo już... Dawaj. Nie ma to znaczenia. Mims, This is why I'm hot. No tak, to wiem. This is why I'm hot. Kojarzy, jak to jest ten Mims? No właśnie no, ktoś, kto... To zro... ten numer to jest miał koleżka, który jest. Zrobił jeden numer, no. No. I słuchaj tego, zobaczymy, czy tu byś powiedział. Okej. Okay. Lil Jon. Yeah! To ten, co dograł słynny... Snap your fingers. On za milion tak. Baksów pogonił po prostu do reklamy samo yeah. Podbicia. Samo jedno podbicie, nie? Okej. Dobra, czekaj, muszę ci zliczyć punkty. Dobrze. Teraz. Rapujących tych i pytanie muzyczne też zaliczyć. Czyli 18 punktów. Ale ciota. 18 punktów. No nic, słuchaj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Brawo. Przyjdzie za rok się podciągnąć. Pięknie.